Do zrobienia ćwiczenia będzie potrzebny wałek i troszeczkę przestrzeni oraz odpowiednie wyobrażenie o ruchu. Staramy się skupić na tym, żeby kręgosłup był w cudzysłowie z gumy. Wydłużamy go w dwa różne kierunki. Tutaj dla większej swobody jestem w lekkim rozkroku na kolanach. Wyciągam ramiona do przodu, układam je na rolce i już z tego punktu ciągnę biodrem do tyłu, właśnie tak, jakby mój kręgosłup chciał się rozciągnąć jak guma. W przeciwnym kierunku, idąc po rolerze, mocno wyciągam barki do przodu. Chowam głowę, dociskam klatkę piersiową w stronę podłogi. Wytrzymuję w takim rozciągnięciu 3-5 sekund i naciskając lekko przed ramionami, później nadgarstkami na rolkę, formuję lekki kocik grzbiet. Podbijam lekko miednicę, wyciągam napięcia z między łopatek i wracam do pozycji wyjściowej, czyli ciągnę miednicą do tyłu, barkami do przodu, a jednocześnie klatka piersiowa schodzi w stronę podłogi.